No i teraz Bartek Łastowski. Pierwsza szansa reprezentacji Polski. Jest również kapon, ale myślę, że to Łastowski będzie uderzał na bramkę. Jest trochę miejsca. Łastowski. Bartek Łastowski. Łastowski ponad poprzeczką. Kapon, uwaga, ależ było blisko, ależ tam piłka chyba do własnej siatki mogła wpaść po zagraniu jednego z obrońcy reprezentacji Angolii. No i gubią się nasi przeciwnicy, ale jest on gotowy do gry. Uwaga, Łastowski, jest strzał Mariusza Krzępka, jakże było blisko. No tutaj naprawdę, przecież to był metr do bramki, a on niestety niecelne uderzenie. Wybić, świetna interwencja jednego z defensorów i teraz Bartosz Łastowski, na lewej stronie, rozpędza się polski Messi, Łastowski, cały czas Łastowski, ale no niedokładnie w kierunku Kamila Grygiela, no i musimy wracać, bo teraz to nasi przeciwnicy. Uwaga, bardzo niebezpiecznie, jest strzał, jest też interwencja, jeszcze raz, ależ mieliśmy teraz szczęście, ależ było blisko, ależ ta piłka minimalnie minęła lewy słupek bramki Łukasza Miszkiewicza. Oby to się zakończyło szczęśliwie, to już ostatnie sekundy, właśnie 25. minuta tej pierwszej części spotkania, oby tu się nic nie wydarzyło. Wybijmy to jak najdalej. Uwaga, jest strzał! Jest Łukasz Miszkiewicz! Jest ten heros w biało-czerwonej bramce. Świetnie, po raz kolejny interweniuje. Zatrzymuje Angolę. Wybija piłkę. No i mamy cały czas 0-0. No a dał. Ale dobrze ustawiony Kamil Roszek wybija piłkę na aut. Musimy się skoncentrować. Musimy być skupieni. Zwłaszcza w tych stałych fragmentach Angolii. Oszukany Krystian Kapon, jest strzał, ale po raz kolejny wyciągnął się jak struna Łukasz Miszkiewicz i zatrzymuje strzał jednego z rywali. Trzeba pomóc drużynie. Uwaga, bo teraz Angola niebezpiecznie pod biało-czerwoną bramką, jest strzał. No i na szczęście po raz kolejny odetchnąłem z ulgą. No i musimy wrócić i skupić się po raz kolejny w defensywie. Jest strzał, uwaga! Niestety przegrywamy 1-0 w tym spotkaniu. 8 minut do zakończenia reprezentacji Angolii. Jest Grygiel, Kamil Grygiel, Grygiel gol! Kamil Grygiel, Matko Boska, bramka, padła bramka, Kamil Grygiel, Boże, jak to świetnie wygląda, jak to się ułożyło, jestem teraz w objęciach prezesa, podniósł mnie w górę, proszę Państwa, Polska, jak to świetnie wyglądało, doczekaliśmy się tego trafienia, wierzyłem Was, chłopaki, tak jak wierzy Was cała Polska, brawo chłopaki, do boju Polsko, ależ świetna akcja, ależ odnalazł się tam Kamil Grygiel. Pierwsza bramka tego młodego, niepełnoletniego jeszcze zawodnika na mundialu. Wyprawia nasz bramkarz Jakub Kożuch. Kożuch sam na sam. No był tutaj faulowany. No i to musi być kartka. Pytanie, jakiego koloru? Żółta kartka dla reprezentanta Angolii. Kuba Kożuch ewidentnie podcinany. Oko w oko z bramkarzem był już Kuba Kożuch. No i teraz szansa dla biało-czerwonych. Szansa dla kogoś z lewą nogą. Już sobie ustawia piłkę Krystian Kapon. Szanowni Państwo, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy trzeba stać spod kołder. Trzeba stać się z krzeseł. Jest bardzo groźnie, a Krystian Kapon potrafi to zrobić. Krystek, jeden z najważniejszych Twoich strzałów na tym turnieju. Tak jak z Kolumbią, tak jak z Kostaryką. Wpisz się na listę strzelców. Krystian Kapon. To on będzie wykonywał. Kapon. Krystian Kapon! Co za gol! Krystian Kapon! Boże, jak wczoraj kochałem Marka Łastowskiego, tak dzisiaj kocham Cię, Krystian! Krystian Kapon!
to za uderzenie! Czy państwo to widzieli? Czy państwo widzieli tą bramkę? Co za strzałka płona! Niesamowite! Ten chłopak ma 17 lat! Dyscypliną, na tyle piękną dyscyplinę, no, przypominającą ten... Okej, okay, nazwijmy to normalny, 11-osobowy futbol, że nie widać różnicy, że ci zawodnicy poruszają się na jednej nodze, o kulach. A czasami, myślę, grają nawet lepiej niż pełnosprawni. I mam nadzieję, że zaraz te moje słowa potwierdzi Bartek Kłastowski, że ten strzał wczorajszy z Haiti nie był przypadkiem, że ta noga jest świetnie dopracowana. Bartek Łastowski, 3-3-3-3-1, polski Messi, mamy to Polska, mamy to, mamy ten półfinał, gol, Bartku, kochamy Cię po raz kolejny, jest gol, mamy trafienie, Polska 3, Angola 1, rozbici Afrykańczycy, Polska już jest jedną nogą w półfinale, będziemy w strefie medalowej, ale cały czas grajmy konsekwentnie. No tutaj już wyraźnie stawiamy na defensywę, uwaga, bo jest strzał, jeszcze raz, niestety tracimy bramkę. Spoglądam na zegar, jeszcze tylko minuta 15 sekund dzieli nas od półfinału, ale musimy wytrzymać napór Angolii, uwaga, bo jest strzał, niestety to się nie dzieje naprawdę. Tracimy bramkę. Bartosz Łastowski. Pierwszy rzut karny. Łastowski! Nie ma bramki. Jest skoncentrowany Kuba Popławski. Uwaga, strzał! No i niestety, po pierwszej serii rzutów karnych przegrywamy 0-1. Jakub Kożuch. Duży rozbieg. Kożuch! Jakub Kożuch! Niestety, Rzeżusza. Teraz Sabrino Antonio. Niestety 2-0. Przemysław Świercz. Trafił. Kuba, broń to. Popławski obronił. Kapon, niestety. Lukamba, jest! Kuba Popławski! Już raz bramkarza w tym meczu pokonał. Grygiel, Kamil Grygiel, jest! Przy piłce Eno Adao. Dasz radę, jak... Niestety przegrywamy.